Dziś państwa i moim gościem jest Krzysztof Bosak, były poseł Ligi Polskich Rodzin, dziś wicedyrektor Fundacji Republikańskiej. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I mógłbym powiedzieć, że uczestnik tańca z gwiazdami. Co pan bardziej lubi, co pan wybiera, taniec czy uprawianie polityki? No, taniec to był epizod, który miał miejsce dobrych kilka lat temu. Mhm. No, ale ciągnie się za panem. Trwał niecałe pół roku. Mhm. No tak, wtedy tam rekordy oglądalności to było 7-8 milionów, więc dużo osób to zapamiętało. Obrady Sejmu zawsze oglądało znacznie mniej osób. Mhm. No ale co, nie żałuje pan tego incydentu, jak pan to określił? Nie, dlaczego miałbym żałować? No przypominam sobie taką prowokację dziennikarzy Faktu. Pamięta pan to? Oj, dziennikarze to urządzali mnóstwo różnych prowokacji. No, ale ja myślę, że jak ktoś, tak jak ja wtedy, bardzo intensywnie uczestniczy w debacie publicznej i dużo pokazuje się w mediach, to siłą rzeczy naraża się na różne... Tak, ale taki prosty chwyt, przepraszam bardzo, dzwoni dwóch panów, przedstawia się jako grupa do ojca Rydzyka i pan się na to daje nabrać i potem pan jeszcze ojca Rydzyka pozdrawia, a na końcu przeprasza, że bierze pan w tym udział. Panie redaktorze, ja mam taki zwyczaj, że zawsze jak dzwonią do mnie dziennikarze i ludzie z mediów, ja zawsze z nimi rozmawiam i staram się robić to w sposób uprzejmy. I dla telewizji Trwam czy Radia Maryja nie ma wyjątku, żebym kogoś składał przez telefon. No tak, tylko tak się składało przypadkiem, że to nie byli dziennikarze z radia tak, Maryja i telewizji Trwam. Ale powiem panu większą ciekawostkę, jak do mnie zadzwonili pierwszy raz, pytając o udział w Tańcu z Gwiazdami, to też węszyłem prowokację i myślałem, że to żarty. Także czasami dobrze, zamknijmy ten temat, bo to stara historia, nie ma o czym... Trudno jest to rozstrzygnąć. Nie ma o czym mówić. Chyba jest pan jednak lepszym politykiem niż tancerzem i rozumiem, że pan już wydoroślał absolutnie z chłopca, przeistoczył się w mężczyznę i może wejść spokojnie w politykę. Dobrze, ale oficjalnie deklarował pan, że wycofa się pan z polityki. Tak się stało. No, nie do końca, dlatego że od z państwa tego czasu działań... nie kandydowałem w żadnych wyborach. To się zgadza. To, a było ich To się zgadza, ale z pańskiej działalności i aktywności wnioskuję, że jest to pewna zasłona dymna, jednak pozór. Dlatego że choćby poprzez działanie Fundacji Republikańskiej widzę, że jest pan aktywny politycznie. Co więcej, udziela pan wielu wywiadów, analizuje pan sytuację polityczną itp. itd. Ja mógłbym tych przykładów podać oczywiście całe mnóstwo. Ja myślę, że to jest dobra droga, którą my próbujemy iść i którą próbujemy też konstruować w Polsce. To znaczy, że osoby, które były aktywne politycznie po tym, jak przestały pełnić pewne funkcje, przechodzą do takich właśnie think tanków, ośrodków analitycznych, gdzie wykorzystują swoją wiedzę albo ją wręcz pogłębiają i rozwijają, próbując wpływać na kształt życia publicznego. Tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ludzie z administracji Busha, a potem jak on przestał być prezydentem, przeszli do wielu, wielu różnych ośrodków, instytutów i fundacji i tam zajmują się pisaniem analiz, zajmują się wypowiadaniem o życiu publicznym z perspektywy swoich własnych poglądów. I my próbujemy robić to samo, to znaczy w Fundacji Republikańskiej staramy się oceniać to, co robi rząd, formułować propozycje, no i prowadzić też takie badanie, taką trochę powiedzmy pracę naukową, polegającą na badaniu rozwiązań dla życia publicznego. Na przykład dzisiaj w Warszawie będzie zaprezentowany raport Fundacji prezentujący porównanie różnych polityk prorodzinnych prowadzonych przez różne państwa europejskie. To było kilka miesięcy szykowane, zespół wolontariuszy w różnych językach badał to. Takiego opracowania wcześniej w Polsce nie było. Ktoś musi taką robotę wykonywać i robimy ją my. To jest Fundacja Republikańska, ale to nie jest to samo, co polityka. Fundacja Republikańska działa w oparciu o własne środki czy darczyńców? Przede wszystkim w oparciu o środki darczyńców, którzy wspierają fundację. Ze względu na to, że to po są prostu... przedsiębiorcy, firmy, podmioty, kto to jest? To są częściowo przedsiębiorcy, częściowo osoby pracujące w wolnych zawodach, częściowo po prostu prywatne osoby, które popierają to, co robią. Robimy, wiedzą w oparciu o jakie wartości działamy, wiedzą na czym nam zależy, no i cieszą się, że mogą pomóc nam funkcjonować. Proszę powiedzieć, rozumiem, że ta działalność fundacji jest taką działalnością okołopolityczną, tak no sobie w skrócie ją nazwijmy. Natomiast był pan aktywnym politykiem Ligi Polskich Rodzin, najmłodszym posłem tamtej kadencji, nie wiem czy najmłodszym posłem w ogóle po 89 roku, ale wtedy na pewno. Innymi słowy, połknął pan tego bakcyla politycznego. Proszę powiedzieć, pan się interesuje Ligą Polskich Rodzin, pan w niej działa, czy pan ma jeszcze jakiś pomysł na to, żeby zreaktywować ten projekt? Tak, w 2008 złożyłem rezygnację z członkostwa w partii i tak naprawdę od tamtego czasu można powiedzieć, że Liga zamarła, więc w tej chwili nawet nie ma czym się interesować. W
ostatnich wyborach. Liga nie wystawiła swoich list. Jakieś tam ostatnie polityczne próby tego środowiska to była próba startu do Europarlamentu pod szyldem Libertas. No, niezakończona sukcesem. Ja już w tej próbie udziału nie brałem. Także można powiedzieć, że oddaliłem się od tych prób bezpośrednio politycznych i partyjnych i od 5 lat wstrzymał ten stabilny kurs raczej pozostawania w sektorze obywatelskim. Czy ten projekt należy uznać za zakończony absolutnie, definitywnie? Wydaje mi się, że tak. Jak pamięta pan współpracę z Romanem Giertychem? Jak pan wspomina tę współpracę? Pytam o to dlatego, że to taka dziwna wolta trochę Romana Giertycha. W tej chwili jest przyjacielem raczej Platformy Obywatelskiej, bardzo dobrym kolegą, a nawet kumplem ministra spraw zagranicznych. I pan w tym środowisku również pozostawał. Jak pan to ocenia z tej perspektywy? No cóż... Ja poglądów nie zmieniłem, ani nie dokonałem żadnych radykalnych wolt, więc nie chciałbym za bardzo tego komentować. To znaczy, ja w ogóle w tej chwili staram się nie wypowiadać o polityce partyjnej. Oczywiście zawsze można mówić, czy program jednej partii, czy drugiej jest mi bliższy, ale jak się próbuję wejść w taką ekspercką analizę polityki, to... Nie, pytam o to w kontekście, to... pan jako były polityk Ligi Polskich Rodzin trafił w określone miejsce i znalazł sobie jakieś pole działania, natomiast pytam o to pole działania na przykład dla Romana Giertycha. Czy pana to po prostu nie dziwi? Momentami niektóre wypowiedzi, muszę przyznać, że mnie dziwią, natomiast nie chciałbym ani wchodzić w ich ocenianie, ani próbę tłumaczenia, bo po prostu nie widzę w tym swojej roli. Okay, wróćmy w takim... To, co mogę powiedzieć, bo często jestem pytany właśnie o Romana Giertycha, to jest bardzo częste pytanie, jakie i osoby prywatne, i dziennikarze wobec mnie formują, no to mogę powiedzieć, że to, co wiem, to w tej chwili główny przedmiot jego działalności to jest prowadzenie kancelarii adwokackiej, a te komentarze medialne i polityczne, których udziela, są trochę przy okazji. I oczywiście wszyscy spekulują, czy Roman Giertych wróci do polityki. To jest temat, który ludzi intryguje. Natomiast to, co wiem na pewno, że w tej chwili żadnej inicjatywy politycznej, ani w najbliższym czasie Roman Giertych nie organizuje, a przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Okay. Więc możemy dobrze wróćmy do Fundacji Republikańskiej, bo to jest pana domena. Proszę powiedzieć, tak, czy jest film, ja dzisiaj w Studiu Bałtyk zapowiedziałem, że film będzie pokazywany dzisiejszego wieczora. Bardzo to przepraszam. Film był wczoraj pokazany. Tak jest. To nie jest kraj dla młodych ludzi. Proszę powiedzieć, to jest wasz manifest programowy, manifest polityczny, jakieś otwarcie drzwi właśnie do stworzenia jakiegoś ruchu na prawicy, który miałby szansę wystartować w kolejnych wyborach? Oj, za daleko z tymi spekulacjami pan poszedł. To jest nasz taki manifest, to jest 35-minutowy dokument. Zresztą, jeżeli ktoś go chce zobaczyć, to on jest na płycie dodany do obecnego numeru naszego kwartalnika Rzeczy Wspólne, który można jeszcze ciągle dostać, myślę, że w Empiku. I który serdecznie polecam. Jestem też członkiem redakcji Pisma i uważam, że robimy tam wartościową robotę, jeżeli chodzi o tą publicystykę. Natomiast film to jest 35 minut takiego podsumowania w naszej optyce najważniejszych problemów życia publicznego i propozycje rozwiązań. Zresztą, co ciekawe, ja chciałem to powiedzieć, że w tym filmie właśnie pierwszy raz w polskiej debacie publicznej, bo my ten film kręciliśmy w poprzednim roku na wakacje i tam zostało sformułowane to propozycja otwarcia zawodów regulowanych. To, co w tej chwili robi minister Gowin, to jest w oparciu o propozycje wypracowane przez nas, przez naszą fundację. Filmu nie widziałem, ale jeżeli jest to jakieś nawiązanie do Tillera braci Coen, to rozumiem, że jest to film raczej ponury. No cóż, nie dający nadziei młodemu pokoleniu w Polsce. Nie, jest akcent optymistyczny na koniec filmu, natomiast jeżeli się robi film o głównych problemach, to trudno, żeby to był film radosny, prawda? Jeżeli się chce mówić na serio o problemach i chce proponować rozwiązania, no to problemy same w sobie są rzeczą przykrą, zawsze jest łatwiej od nich uciekać, niż stawić im czoła, a proponowanie rozwiązań bywa trudne, no dlatego, że trudnych problemów nie da się w łatwy sposób rozwiązać. Na przykład my postawiliśmy problem jako jeden z wielu w tym filmie przeregulowania polskiego życia i zamknięcia dostępu dla młodych ludzi do bardzo wielu zawodów. Jesteśmy ciągle na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość zawodów zamkniętych. No i proponowaliśmy, żeby przynajmniej połowę z nich otworzyć, ułatwić dostęp. W tej chwili, tak jak powiedziałem, rząd podchwycił te nasze hasło i minister Gowin już zaczął realizować to. No ale już widać z debaty publicznej, że to nie jest takie proste. Są ludzie, którym się to nie podoba. Są tacy, którzy uważają, że na tym stracą, mają jakieś obawy. No i tak to właśnie bywa. Pan powiedział kilka minut temu, że raczej stara się pan nie mówić o
polityce partyjnej. To chyba nie do końca prawda, bo znaleźliśmy pański wywiad dla jednego z portalów internetowych. Tam pan przeprowadza do głosu z lutego tego roku. Aha. Dogłębną analizę polityczną, przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej jest próba takiej analizy. Mówi pan o fatalnych rządach Platformy Obywatelskiej. Dlaczego one są fatalne? Długo by można mówić. Ja myślę, ma pan na to 90 sekund. Ja myślę, że największym, to za co warto krytykować w poprzedniej kadencji rząd Platformy Obywatelskiej, to jest jednak przede wszystkim daleko idąca bierność, brak podejmowania wyzwań, jakie stoją przed Polską i takie trochę administrowanie państwem od sondażu do sondażu. Nie do końca zgadzam się z takimi opiniami, które właśnie krytykują rząd Platformy za to, że jest jakoś bardzo, bardzo nieprawdopodobnie szkodliwy dla Polski, chociaż uczciwie muszę przyznać, że zaniedbanie sprawy wyjaśnienia katastrofy w Smoleńskiej i oddanie tego całkowicie Rosjanom, no mnie zdziwiło, mówiąc co najmniej, i poruszyło i to podkreślę też. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z rządzeniem, tak po prostu o reformy i tak dalej, to problem jest taki, że tu niewiele, w poprzedniej kadencji niewiele było tych rzeczy, które można krytykować. Teraz to się trochę zmieniło. Jest sprawa otwarcia zawodów regulowanych, jest sprawa podwyższenia wieku emerytalnego. Jest o co się spierać. Jest ten materiał do dyskusji. W poprzedniej kadencji to, za co rząd się wziął, na przykład ustawa refundacyjna, nowa lista leków refundowanych, no to było robione trochę na kolanie. Tuż, pamiętamy, w którym momencie była podana lista leków refundowanych, tuż przed Sylwestrem, prawda? To pańska opinia jest dosyć stonowana, dlatego że duża część publicystów, szczególnie tych konserwatywnych i prawicowych, choć nie tylko mówi raczej o tym, że państwo przestaje działać za rządów Platformy Obywatelskiej, że to jest tylko kwestia czasu, że zostaną na pewno rozpisane wcześniejsze wybory. Nie chodzi teraz o kryzys związany z reformą emerytalną, ale w ogóle, ponieważ nie ma szans, aby ta kadencja konstytucyjnie była dokończona. Czy pan podziela tę opinię? Ja powiem w ten sposób. W tej chwili nie widać jakichś, jeżeli się bawimy już taką analizę sytuacji w parlamencie, to ja w tej chwili nie widzę podstaw do tego, by sądzić, że kadencja będzie skrócona. Oczywiście koalicja ma niewielką przewagę i sytuacja pomiędzy PSL-em a Platformą jest momentami napięta, ale Platforma może liczyć na wsparcie ruchu Palikota i widać, że z tego A stan finansów państwa nie będzie miał na to wpływu? No po prostu może zabraknąć pieniędzy na różne podstawowe rzeczy. To jest trudny, ale wydaje mi się, że nie na tyle, żeby trzeba było, żeby rząd się musiał podawać do dymisji. Coś chciałem powiedzieć w odniesieniu do tego, o czym pan wcześniej mówił, żeby też słuchacze to prawidłowo zrozumieli. My w Fundacji Republikańskiej nie zajmujemy się uzasadnianiem tego, że jedna partia jest lepsza od drugiej. To nie tak postrzegamy swoją rolę. Staramy się wejść w ekspercką analizę rozwiązań politycznych. Fundacja Republikańska to jest zespół około 50 ekspertów. Jak ktoś wejdzie na stronę Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, cafr.pl, to tam znajdzie cały szereg co tydzień pisanych przez nas analiz projektów, ustaw, propozycji, rozwiązań, polityk rządu, a także tego, co się dzieje za granicą. Na przykład ostatnie przyspieszone wybory na Słowacji, prawybory w Stanach Zjednoczonych, tego typu sprawy. I uważamy, że dostarczanie takiej rzetelnej wiedzy o tym, co się dzieje w polityce, nie tylko opinii o tym, czy dany polityk dobrze coś rozegrał, czy źle, bo w polskiej dyskusji jest bardzo dużo tego, że ocenia się, który polityk lepszy, który gorszy. Nas bardziej interesuje, co oni robią. Jak ktoś już jest ministrem, to nie czy wypada dobrze, czy źle, tylko co robią podlegli mu urzędnicy. Mediach, tak? O to odsprzedawanie w mediach i chodzi tam. Tak, rozumiem. Czytał pan wczoraj list Jarosława Kaczyńskiego do byłych swoich kolegów partyjnych? Nie czytałem. Jarosław Kaczyński. Byłem już w podróży do Szczecina. Jarosław Kaczyński zaproponował powrót wszystkim skruszonym posłom, którzy bez żadnego, tutaj cytuję, merytorycznego powodu odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan sądzi, ta inicjatywa, bo to przecież jest zwrócenie się bezpośrednio do posłów PJN-u, czy też do polityków Solidarnej Polski. Czy jest szansa, aby na prawicy powstało jeden byt, czyli żeby ci wszyscy politycy, którzy kiedyś współpracowali z Prawem i Sprawiedliwością, do Prawa i Sprawiedliwości wrócili? Czy też potrzebna jest jedna, druga partia prawicowa, jakby zlepiona z tych wszystkich, które działają w tej chwili na prawo od Prawa i Sprawiedliwości?
Ja jestem zwolennikiem konkurencji. Uważam, że konkurencja robi dobrze jakości inicjatyw i przedsiębiorczości i jakości inicjatyw politycznych. To fajnie, że Jarosław Kaczyński zaprasza ludzi, którzy się rozstali z PiS-em, żeby do partii wracali. Być może ktoś z tej propozycji skorzysta. Trzeba pamiętać przecież, że politycy takie inicjatywy jak Polska Plus wrócili do PiS-u i startowali z list PiS-u i są w klubie PiS-u. Między innymi zdaje się, że były minister Kazimierz Ujazdowski. Tak było. Więc takie przykłady są. No ale na pewno są politycy, którzy już w tej chwili zainwestowali swój wizerunek w nowe inicjatywy. Tak kapitał. Tak jak Zbigniew Ziobro w Solidarną Polskę. No i trudno mi się spodziewać, żeby oni nagle ten kurs zmienili. Natomiast ja nie mam zamiaru z tego powodu załamywać rąk, że ktoś założył swoją nową partię. Jak to mamy w zwyczaju narzekać, że prawica się podzieliła i że to wielki dramat. Ja bym chciał po prostu widzieć dobry, solidny, ciekawy, przemyślany program w wykonaniu tych partii. Dobre konferencje, które te partie będą organizować. Jeżeli będziemy mieć przekonanie, że istnienie tych partii ma taki sens, że one proponują coś nowego na scenie politycznej, czego nie proponuje, nie wiem, czy PiS, czy inne partie parlamentarne, no to tylko tym inicjatywom trzeba przyklasnąć. Okej, okay, na koniec chciał pan jeszcze powiedzieć o jednym zaproszeniu. Mamy na to minutę. A tak. Koledzy prosili mnie tutaj, abym też przekazał, że w tą niedzielę będzie pokaz filmu o Marszu Niepodległości tutaj w Szczecinie i to ma być o godzinie 17 w klubie Pierwsze Miejsce. Gościem będzie między innymi Robert Winnicki, który był bardzo zaangażowany w organizację marszu. Okej, na pewno ta informacja znajdzie się na naszych stronach internetowych. Serdecznie panu dziękuję. Krzysztof Bosak, wicedyrektor Fundacji Republikańskiej. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. Tak jest. Serdecznie panu dziękuję za wizytę w studiu.